Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. I witam was wszystkich serdecznie. W następnym odcinku zagrajmy w Drakensang, moi drodzy. Kontynuujemy przygodę w Talon. Tym razem po zniszczeniu farmy jesteśmy na tropie prawdopodobnie jakiegoś wielkiego złego żmija. Więc nie narzekam i widzę Prancelota. Czy Prancelota skądś kojarzę generalnie? Masz piękny miecz. Okej, okay, znajdź Prancelota. Ten wilk mu absolutnie nic nie robi. A może ten Prancelot by do mnie dołączył? Uaktualniono zadanie. Farma Rattle. Super, pomóż wielkiemu bohaterowi. Dobra, znaczy przede wszystkim Ru, żebyś mogła zdjąć skóry z wilku, bo one mi później prawdopodobnie znikną. Idealnie. Bo mówię, że właśnie zamiast Ru by mi się przydał, słuchajcie, drugi wojownik z wielką bronią. Tak się zastanawiam. No w sumie Ru jest taką najbardziej newralgiczną postacią w naszej drużynie, chociaż ma ładne kryty. Uff, niewiele brakowało. Co? To były wilki tylko. O, to ty! Co cię sprowadza w tak odległe rejony? Pomagam ludziom z farmy Rattle otrząsnąć się po ataku bestii. W rzeczy samej, szlachetne to z twojej strony. Uważam jednak, iż nie będzie to konieczne, bowiem ja, Prancelot ze Suflewik, przybyłem, by nieść pomoc w tym biednym ludziom. Stawię czoła tej bestii, pokonam ją w uczciwym pojedynku. Będzie zupełnie tak jak teraz, gdy ratuję cię od tych wygłodniałych wilków. O, okej. Okay. No to taki typ rycerza jest. Nie było czasu na odwrót, że... Nie było czasem na odwrót, że to ty zawdzięczasz mi swoje życie? Nie, naprawdę, nie musisz mi dziękować. Przyznam, że tobie również dzielnie szły zmagania z wrogiem, dlatego też chciałbym tu i teraz złożyć wielopomną propozycję. Możesz mi towarzyszyć, gdy będę zabijał poczwarę, która zniszczyła farmę Rattle. Prancelocie, czy słyszałeś, co mówię? Pokonanie tych dwóch wilków sprawi ci kłopoty, więc jak planujesz sprostać potworowi? Oczywiście, zadanie jest niezwykle niebezpieczne, jednak jeśli schowasz się za mną, żadna krzywda ci się nie stanie. Prancelot cię obroni. On ma ego większe niż swój miecz. Och, mniejsza z tym. I tak mnie nie słuchasz. Prowadź do miejsca, gdzie twoim zdaniem zadomowiła się ta bestia. To jest podejście. Coś się zowie. Chodź więc za mną, mój wierny Giermku. Razem zmierzymy się z tą bestią w jej leżu. No dobrze, Prancelocie, prowadź. Wierny Giermku. Ja ci za chwilę w dupę wsadzę ten twój miecz. I sądzę, że i tak nie wiesz gdzie iść. Jestem absolutnie pewien. Przy okazji podążać dla Prancelotem do jaskini. O, już wraca. Chyba żart. Dobrze. Toczmy zatem tą batalię. Nie widzę żadnego szamana, więc nie będzie źle. Magiczne sztuczki. I mago zbroja. Naprawdę? Zatrucie broni ci jeszcze weszło? No, słuchajcie, zdejmijmy mu to z niego, bo to zje mi praktycznie całe HP. Dalej leczenie. Holgrim osiąga poziom 12. Pięknie. Ale bardzo dobrze, że słuchajcie, mamy taką magiczkę właśnie. Bierz wszystkie fanty. Ale to fajnie to wyglądało. Pięknie i za chwilę wraca. Bo gobliny spotkał. O, matka boska. Dobra, co ja chcę tu zrobić? W pierwszej kolejności będziemy musieli podnieść
Dwuręczną broń na 20. Tu jest już chyba maksymalnie, dokładnie. Masz jeszcze 11, ty też masz 11. No i gdzie jestem Prancer, no co? Zaraz będzie twierdził, że uratował mnie przed tymi goblinami. Chociaż stwierdzam, słuchajcie, 12 poziom już w tej grze, całkiem ładny wynik. Jagódkę musimy tylko przenieść do ruch. Więc tak, jagódka idzie do ciebie. Dobrze, co ty mi w takim razie jeszcze powiesz? Ewentualnie zbafujmy resztę drużyny. Dobra, Prancelocie. Mógłbyś dołączyć do drużyny? Ha! Daliśmy tym goblinom niezłą lekcję, nie sądzisz? Może i masz rację, jednak podczas walki nie dało się zaobserwować, byś wkładał w nią serce. Co? Gdybym cię lepiej nie znał, pomyślałbym, że próbujesz zrzucić mi tchórzostwo, zarzucić. Oczywiście moja śmiała taktyka pozorowania, która ocaliła ci życie, ktoś umknął twoją, jakoś umknęła twojej uwadze. Czerwonofutrzy myśleli, że uciekam, a tak się pogubili, że sami nadzieli się na twój oręż. Tak więc twoje zadanie w starciu było łatwe. Natomiast ja musiałem ryzykować własnym życiem, odwracając się do tych bestii plecami. Łyczek kabusi. Pyszne kabusi z totalną ilością mleka. Skoro tak twierdzisz, możesz z łaski swojej zaprowadzić mnie do ich jaskini, Prancelocie? Podążajmy zatem za tym dzielnym rycerzem. Słuchajcie, na pewno nie zginiemy. Wszystko skończy się dobrze. Tak czuję. Ewentualnie czuję już zgonę. Z drugiej strony mam bardzo ładny miecz. Starta gruzu. Jaskinia jest zagrzebana, mój drogi przyjacielu. Na Feksa, spójrz tylko, wejście do jaskini po czwar zostało zasypane. Najwyraźniej bestia tak bardzo chciała się przede mną ukryć, że uderzeniem ogona spowodowała lawinę. Obawiam się, że bez dodatkowej pomocy nie uda nam się tam dostać. Mowa, Prancelocie, we dwójkę w zupełności damy sobie radę z odgruzowaniem wejścia. Zaiste jest ze mnie złomny wojownik, ale w tobie widzę też zadatki na giermka. Niemniej jednak winniśmy oszczędzić nasze siły na starcie z bestią. Nie rozpaczaj jednak, bowiem cny rycerz Prancelot dojrzał już rozwiązanie naszego problemu. Mężni wieśniacy z farmy Rattle, oni pomogą nam w oczyszczeniu wejścia. Przecież ścigamy nękającego ich potwora. Moim zdaniem oni też się palą, by wspomóc nas w zmaganiach z blokującym wejście gruzami. Ruszaj prędko do gospodarstwa Geralta i przedstaw mu ten pomysł. Ote. Zastanów, że mówię to dobre porównanie. Ru. Zerknijmy, słuchajcie, z tej strony coś jest ciekawego. Taki fajny występ skalny. I zaraz powinien być wąwóz, w którym była mowa, by ratować wieśniaków. I nimi chciałbym się zająć chyba w pierwszej kolejności. Przy okazji, czekajcie, gdzieś tu była roślina? Czy ta roślina? A, roślina musi być na dole. No dokładnie, dobra. Już tam nie będę szedł specjalnie dla jednej roślinki. Ale tam mamy gobliny, z którymi da się pogadać. To jest dziwne. Dobra, jeszcze raz odnowimy wszystkie buffy, bo coś czuję, że ta rozmowa raczej nie będzie obfitowała w konkluzję pokojową. Spróbować pomoc. Yeah.
Stój w miejscu! Co chcesz, Tytu? Mów prędko! Szukam grupy robotników z gospodarstwa i ślady prowadzą tutaj. O! Czyli prawdopodobnie oni ich porwali. Dobrze, nie poszli do wozu. Ty, druh innych ludziów? Idź więc ze mną do Tresha Sula. Tresha Sula? Tresh Sul, wielki szaman. On wyprowadzić nas z niewola ogrów. Ona wiele mądra. Ona wie już, że na rozmowę z ludziach jeden przyjdzie. Ona wyjaśni wszystko. A więc prowadź do swojej szamanki. Ty ze mną, ja prowadzę do szamanki. Może się okaże, że te gobliny nie są złe. Tylko, że one były po prostu jakby niewolnikami ogrów. Tak jak czasami w świecie Forgotten Realms. No, gobliny uchodzą raczej za no, mięso armatnie dla orków. Galopowanie? Tużem podnieś, masz to pod nogami, człowieku. O, może też tak być. Braru, weź ten ostatni podnieś. Dziękuję serdecznie. Tuż szamanka, tak? Coś czuję, słuchajcie, jednak w pierdziel, ale niech im będzie. Witaj. Ja, Tresha Sula, szamanka plemienia. Czekałam na ciebie, Malam Rekdai, przepowiedzieć twe przybycie. Ty brzydka, Boże drogi. Witaj, Tresh Sula. Czy Malak Rekdai powiedział ci również, że przybędę, by uwolnić tych ludzi? Słucham, nic nie rozumiem. Kim jest Malak Rekdai? Oszczędź mi tego czarowania, przychodzę po ludzi, których ty i twoja banda uprowadziliście. No dobra, przywitajmy się grzecznie, ona nas przywitała, więc my też. Malam Rekdai, nasza matka, to bogini, objawić mi się i mówić, że ty nam pomóc. My wdzięczni zatem i twe przyjacioły uwolnimy. Chcesz więc mnie szantażować? Dobrze, wysłucham, co masz do powiedzenia, byle szybko. Powiedz, o co chodzi, nie śpiesz się. Chcę wiedzieć o wszystkim. Parę miesięcy temu chciwy ogr schwytał klan Tresha Sula i zrobić ich niewolnikami. Łapał wiele klanów na niewolników, zmuszał do porywania ludziów i walczenia z nimi. Wiele goblinów umrzeć, by nasycić chciwość ogra. Gdy dotarli tu, do doliny, klan Tresha Sula postanowił uciec. My chcemy teraz wrócić do ojczystej ziemi, by schować się przed wściekłymi ludźmi. Trzeba nam do tego stada świń. Bez nich my nie wyżyć tej zimy. Musieć koczować wtedy jak maruderzy lub najemniki. I wtedy my zapomnieć stare obyczaje, bo zostać niewolnikami ludziów lub czarnofutrych. Nie dopuści do tego Tresha Sula. Sprawić, by klan żył. Jest święty obowiązek Tresha Sula, więc Tresha Sula sprawić, że klan żył. Pójdź tam do rolnika i przynieś Tresha Sula 5 świniaków od niego. Wtedy Tresha Sula puści ludziów. Potem klan odejdzie w mrok i nigdy tu nie wróci. Co ludź na to? 5 świniaków? Ciekawe, czy Grat się na to zgodzi. W porządku, spróbuję. No dobra. Wiecie, no, możemy dużo zyskać na tym. Mamy przy okazji poziom na Gladys. To było chyba na Gladys. Na Folgrimie. Dobra, łuk idzie do góry. No, czyli za 2 punkty doświadczenia potrzebujemy 10 tysięcy do podbicia, żeby uzyskać kolejny poziom. Matko Boska, proszę was na chwilę. No już jestem, moi drodzy, telefon z firmy, nawet w trakcie urlopu. Cudowne miejsce. Dobra, pozbierajmy fanty. Kowe talarki. Smarowidło na broń się przyda. I napój leczący. Super. To mi przestawia zawsze, jak wrzucę nagrywanie. Akurat mam pod page up.
I oznacza to, że równocześnie przeskakuje o 5 jakby rzędów w slotach na umiejętności. Okej. Czyli co, wychodzimy. Wiemy już w takim razie, słuchajcie, gdzie, ale i tak do tego wąwozu można by zajrzeć. Z ciekawości po prostu, co się tam działo. Bo nie byliśmy w sumie w tej części jeszcze. Czy tu jest jakieś zejście, czy naokoło? Bo tam jest już farma grota. Zwalone drzewo, tam pewnie nie będzie można przejść. Tu jest jakaś ścieżka. Nie, dobra, to co, tam już nie idziemy w takim razie. Skoro mamy to ogarnięte, to możemy się spokojnie zająć rozmową z grotem. Na szczęście nie jest daleko. Nie trzeba ganiać przez pół mapy. I te pięć świniaków. No mógłby odstąpić, tylko to chyba będzie wszystko. W zasadzie świnie to są, są wszystkim, co mu zostało, ale tych świni ma dużo. Jakie wieści? Chodzi o zaginionych pracowników z gospodarstwa. Tak, udało ci się odnaleźć? Nic im nie jest? Garstka goblinów rozbiła w wąwozie obóz, w którym przetrzymywali są twoi ludzie. Stwory zagroziły, że ich uwolnią w zamian za pięć świń. Zgodziły się ich uwolnić w zamian za pięć świń. Gobliny? Powiadasz? Jeszcze tego mi brakowało. Dobrze, że moi ludzie wciąż żyją, ale żeby aż pięć świń? Ci czerwonofutrzy są prawie tak bezczelni jak kupiec Orkirde. Powiedz, czy nie udałoby się uwolnić mych ludzi siłą? Nie mam zamiaru zrażać ich do negocjacji, przelewając teraz krew. Nie wydaje ci się, że to miejsce widział wystarczająco dużo śmierci? W efekcie może to narazić na śmierć tych robotników. Jeżeli bym tam rozpoczął walkę. Chyba masz rację, jednakże rozważając moją bieżącą sytuację, utrata kolejnych pięciu świń będzie dla mnie dotkliwa. Muszę to sobie jakoś zrekompensować. Wiedz zatem, że wartość twojej nagrody będzie pomniejszona o 25 dukatów. Różnica ta pokryje koszt pięciu świń. Zgodzisz się? Zgadzam się. Gadanina Gladys, o! Stawiasz swe dobro majątkowe ponad życie własnych robotników i jeszcze chcesz mnie obarczyć kosztami? Ha, ha, ha! Sukces, masz rację. Odkucie się po takiej stracie zajmie mi zapewne z kilka miesięcy. Ale skoro tyle mówimy o życiu moich ludzi, biorąc pod uwagę szkody, jakie wyrządził ten potwór, pięć świń nie stanowi aż takiej różnicy. Super. Weź świniaki, które stoją za mną. Musisz jednak pilnować, by szły blisko ciebie. Gdy się rozpierzchną, zapędzę ich z powrotem, będzie piekielnie trudne. Miejmy nadzieję, że gobliny dotrzymają słowa i wypuszczą moich ludzi. Fantastycznie. Ile dostałem w ogóle za gadaninę? 30 punktów. Słuchajcie, no pięknie. 5 punktów żeśmy dostali za to. Ładnie. Okej, no i tutaj te prosiaki. Znajdują się blisko mnie. Mam nadzieję, że są zautomatyzowane, a nie jak koza z Wiedźmina. Ekran postaci 12. Słuchajcie, no to co? Od razu lecimy topory buławy. Do maksa. Dziękuję. No, to powinno pokojowo rozwiązać faktycznie cały problem. A, bo to wilki są! Właśnie zastanawiam, o co chodzi, że tak uciekają. Dobra, zbieraj z nich fanty. Pamiętam jeszcze pierwsze wilki, słuchajcie, jak zaczynaliśmy w ogóle grać w ten tytuł. Nie wiem, czy kojarzycie. Ten pierwszy lasek, gdzie nawet jeden wilk potrafił być problematyczny. Ewentualnie ta pierwsza bójka z postaciami, które miały nas nauczyć szermierki.
Albo sprawdzić, jak sobie jak władamy mieczem. Piękne czasy. Właśnie w RPG-ach jest cudowne to, że jeżeli pamiętacie powiedzmy całego RPG-a, nawet pamiętacie początek mimo już bardzo dużego okresu, to znaczy, że jest dobry. Bierzemy świniaki. Wszystkie świnki. Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Były sobie świnki trzy. Ty, 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 ry, ty. Zaganiamy wszystkie. Wszystkie. W tamtą stronę. Dokładnie. Prosto w gęby goblinów. I teraz na złość pobiegną w drugą stronę. O, chyba załapało, o co chodzi. Reszsula, racja! Ty prawdziwie przynosić nowe stado. Idź ty do niej, ona szczęśliwa. Ja pilnować świń. No i pięknie. Czy te gobliny mają mogę coś na handel może? Nie wiem, zajebistą jednoręczną broń. Te świnie zostały nam zeżarte. Przerobione na kotlety. Dobra, oczekuję, że wywiążesz się z obietnicy. Ach, wraca przynosić świnie? Tak, też Sula, ale czy wywiążesz się ze swojej części umowy? Palam, Rekdai, racja. Ty naprawdę ocalić klan. Inne ludzie od teraz wolny. My ich nie krzywdzić. Matka i łowca niech cię błogosławią. Świetnie. 30-50 punktów doświadczenia za to poszło. Pogadamy jeszcze z właśnie ludźmi. Udało ci nas ocalić. Jak my ci się teraz odwdzięczymy? Nic ci nie jest. Moglibyście pomóc mi w odgruzowaniu wyjścia do pewnej jaskini. Nie będzie problemu, jeśli tylko na farmie znajdzie się jakaś szkapa albo dwie, jakieś niestrawione przez ogień narzędzia. Pójdziemy teraz do farmy Retla, by już dłużej się o nas nie martwił. Gdy zajdziemy do wioski, pomów z gospodarzem Garretem i on dopilnuje, by wszystko było przygotowane. W porządku, najlepiej jednak będzie, jak pójdę z wami. Bo tutaj naprawdę nie mamy co zbierać. No i świetnie. Dobra. Gospodarzu? I? Jakie wieści? Chodzi o zaginionych pracowników. Znakomita robota, Hangru Żelazny. Moi ludzie są cali i zdrowi i przyjmij te podziękowania. Pozostaje jednak problem potwora. Udało ci się już go wytropić? Udało mi się znaleźć wejście do jego jaskini. Niestety jest on częściowo przywalony kamieniami gruzem. Możliwe, że poczwara będzie tam uwięziona na wieki. Naprawdę? Obawiam się jednak, że iż nie możemy na to liczyć. Zawsze będzie nam towarzyszyła obawa, że potwora uda się wydostać ze zwalonej jaskini. Potworowi. Przydzielę ci mych ludzi, by pomogli w oczyszczeniu wejścia do pieczary. Dobra, spotkamy się więc z nimi na miejscu. No i super. Kolejne punkciki. No i faktycznie odgruzowali. A rycerz już wszedł, czy w drugą stronę udał się? Dobrze. Zmierz się z bestią, świniopa, znajdź pięć świń. Porozmawiaj z Reszsulą. Zmierz się z bestią. Szkoda, że te gobliny nie można zachęcić do pomocy. No to jak? Ta kupa kamieni i gruzu nie stanowiła dla nas problemu. Oczywiście to wejście... Oczyścimy to wejście w mgnieniu oka. Wspaniała robota, dziękuję. Kurwa mać. Jak Boga kocham, wyciszę telefon. Wspaniała robota, dziękuję. Widzieliście tu może Prancelota? Prancelot? Tego potężnego woja? Ta! Miał jakiś zapał, że nie daliśmy rady go odwieźć. Co? Miał taki zapał, że nie daliśmy rady go odwieźć. Ledwieśmy zdążyli ostatni kamień usunąć, a ten jak się nie wśliznął przez szczelinę i zniknął jak królik w norze. To dopiero bohater. Prancelot już tędy poszedł? Po prostu cudownie. No dobrze, dziękuję wam, moi drodzy. Poszło kolejne 20 punktów. Bardzo ładnie. Boże, jak to tutaj pędzi to doświadczenie. Psz, po prostu jestem zdumiony. Jeszcze jakbyśmy powiedzmy tutaj to pozostawali po 100 punktów na raz, to w ogóle byłaby bajka. Bo dzięki temu staramy się wyuczyć wielu nowych umiejętności.
O, przepraszam bardzo, mago zbroja, to jeszcze inaczej to zrobimy. Mago zbroja nie, ale mago zbroja na piątym poziomie tak. Plus leczenie na wyższym. I mago zbroja. Fantastycznie. Mago zbroja daje ci łącznie... Było tutaj. No ładnie. Dobra. Save. Cuchnące jaskinie. Zachęcająco brzmi. Dawno nie szwędzałem się po żadnych jaskiniach. Ostatnie, jakie pamiętam, to były jakieś gigantyczne wręcz jaskinie znajdujące się pod browarem. Zeszliśmy do gniazda pająków. Tam chyba był już ten woj. Szczęśliwy amulet. No dobra, to są zwłoki. Niezbyt dobrze wróży. Ameby. O. No dobra. Próbujmy. Mmm, 30 obrażeń. Nie weszło. No i będzie zgniło odór. Właśnie po to, słuchajcie, mydła nie wyrzucałem. Co, one się chyba bardzo szybko leczą, tak mi się wydaje, no właśnie. Dobra, trzeba skupić się na jednej. W tym samym czasie. W zasadzie nic nam nie robią, ale ciężko je zabić. I ostatnia. Pomyślę, że tylko jeden, słuchajcie, punkt doświadczenia za to. Duży napój leczniczy. O, pięknie. Garda. Co to takiego? Garda chroni dłoń wojownika. Składnik zużywalny w kowalstwie. Okej. Klejnoty. Mnóstwo rzeczy do kowalstwa. Co, one zeszarły kowala, czy jak? Diamentowa osełka. O, to całkiem ciekawe rzeczy, żeśmy znaleźli. No, plus 3. Stary topór bojowy. Słuchajcie, to wszystko damy tutaj. Użyj mydła. Jest tak, jedno. Użyj mydła też. Jedna do Gladys. W zasadzie ty niepotrzebnie użyłaś tego mydła. Nie, to Fulgrima chyba miałem poczekać, bo nie wiem już kto użył, a kto nie. Mm-hmm.
Dobra, czy tam jest jeszcze jedna walka, żebym się zrobiła pauza? Chyba nie. Jasne piwo. A bierzemy. Kolejny, za chwilę będziemy śmierdzić ponownie. Nie. Wszyscy na razie na jednego. Avenging Kirkham. Yes, my hand turns by his word. Avenging Kirkham. Jak Boga kocham, jestem pewien, że one wstają chyba. No i cudnie. Bardzo mało za nie dostajemy, tak na poważnie. Duży napój leczniczy, za to... Tu jestem zadowolony akurat z takiego obrotu sprawy, słuchajcie, że my dostajemy takie fajne fanty. Zwłaszcza te napoje. Napoje magiczne damy oczywiście Gladys. Gdybyś mógł... O, ten sposób. I nawet Fulgrim już więcej nie ma możliwości udźwignąć. Dobra, co ja tam dalej widzę? Czego ja się mogę spodziewać, słuchajcie, po nazwie Cuchnąca Jaskinia. Kolejne zwłoki. Pokaż. Albo dobrze idę, albo mi się wydaje. Dobra, Gladys, weź mu tutaj wrzuć. Bo ciekawy jestem, czy na przykład Clarum Porum usuwa też efekt śmierdzenia. Czy muszę użyć akurat mydła? Bo to wpływa jedynie na charyzmę chyba, więc nie ma najmniejszego znaczenia przy walce i innych typowo bitewnych czynnościach ofensywnych, może lepiej to tak nazwijmy. Co? Jestem pewien, czy tędy powinienem pójść. Czy ja nie za daleko poszedłem i czy nie powinienem w lewo? Bo tam widziałem, że mniej więcej ten rycerz chyba w lewo szedł. Jeszcze chwilkę, słuchajcie. Przetransportuję w tę stronę. Dobra, tu jest odnoga. Pójść tam. I... psza grobowa. Te były dość mocne, z tego co pamiętam. Dobra, nie. Skoncentrujmy wszystkich na jednym jednak celu. Od razu lecz. Bo nas tą gangreną to szybko będzie nam dawać we znaki. Nie wiem, czy runa nie padnie. No, w ostatniej chwili. Nie, no, fatalnie to wygląda na razie. Lecz się. Kurde blade, nie chciałem. Morgrim.
Zdejmij może debuffy. Tu samo tu. To jest mocny przeciwnik wbrew pozorom. I tą ciężką gangrenę. A czy ty jesteś w stanie, nie wiem, je oskurować albo coś w tym rodzaju zrobić? Jesteś w stanie. Tak czy nie? Świetnie, mają zatrute szpony i gruczoły jadowe przy okazji, przy oskurowaniu. Czemu wy cały czas jesteście jakby w trybie walki? Może teraz? Nie wiem, co tu chodzi. Oni cały czas jakby są w trybie bojowym. Jeszcze raz, może czekajcie. Wczytanie. Zapis i wczytanie. Bo nie zresztą już kończę odcinek. Może z te telefony się wybiłem. Okej. Good choice. Nie, no zdecydowanie coś tu jest, słuchajcie. Adam. Dobra, pal licho. Weź po prostu wszystko, co się tylko nadaje do wzięcia. Chyba, że któraś się zapadła w podziemie. Czy to jest w ogóle droga do w dół? Tak jest. Dobra. Gorzej. Gdybyś mogła spróbować się uleczyć. Świetnie, powodzenie. Zajmujemy ze wszystkich. Przy okazji znowu mydełko. Użyj. Gladys, rozdaj proszę cię mydło. Potrzebujemy dwóch sztuk. Jedno idzie do Ru i drugie pójdzie do Hangruna. Jest tak. Tutaj, tak. Poczę za chwilkę znowu spotkam cholerne meby. I przy okazji nowe buffy.
No i tutaj wam też, słuchajcie, podziękuję za uwagę, więc do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już dobrnęliśmy do tego wymaganego przez wszystkich mniej więcej długości materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jesteśmy dzisiaj w dość nietypowej sytuacji, bo w jaskini i to teraz bardzo śmierdzącej, gdzie no wcale nie są takie proste walki. Zatem do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał, dziękuję serdecznie wszystkim wspierającym, no i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek z Draken Saga. Hej, papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.